apostoł, tak jest, do której jesteśmy, przyjechaliście ze swoimi duszpasterzami, to wiemy, kto jest Jezus. Ale jeśli wiemy, to jest to dar. Dar działa w Ducha Świętego w nas. I to jest proces poznawania, przyznawania się do Jezusa. I to słowo idzie jeszcze dalej. Nie wystarczy wyznać wiarę w Jezusa, ale za tym muszą iść czyny. Wiara z uczynku jest jak trup. Martwa jest. I trzeci element ze słowa dzisiejszego. Oddać grzbiet swój bijący i policzki, rwący i brodę, nie zasłonić się przed opluciem. To o słudze Jana, to o Jezusie, ale to też o nas. Bo jeśli się przyznajemy do Jezusa, jeśli chcemy być Jego uczniami, jeśli chcemy, żeby wiara nasza wyrażała się też w uczeniu do miłości, to trzeba być przygotowanym na to, że to zaboli, że nie będą nam klaskać. Może też, ale że to będzie trudno. I bardzo trzeba podziękować, że jesteście tutaj. Jesteście, prowadzicie się też w swoich stronach parafialnych, żeby odkrywać, kim jest Jezus, żeby uczyć się wiary z uczynków i żeby się przygotować na ciosy. Te ciosy są różne. Inne były w czasach pana Jana i moich, bo tu jesteśmy najstarsi, a inne są dzisiaj. Może już nieraz usłyszeliście, angażując się w duszpasterstwo, że z pedofilami trzymacie, z czarnymi trzymacie. Może ktoś was wyśmiał, może zhejtował. Dziękuję, że wy pod tym jesteście. Jezus mówi, jak chcesz iść za mną, weź krzyż. Trzeba to zaakceptować. Nawet jeśli możemy mówić, że wiara jest piękną przygodą, którą ma wymiar krzyża. Popatrzcie na to, co się tego nazywa. Mają wszyscy.